Hej, hej. Pozdrawiam ze Szwecji. Pracy. Szwecja. Okej. Co tam robisz w ogóle? Pielęgniarką jestem. Zajebiście. I pracujesz Masz tam, czy jesteś na stażu? szwedzkie koleżanki. Guten night. Guten night, coś w stylu. Wystarczy hej. Hej, 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 hej. Widzimy się w ogóle 21 sierpnia. Tak? Tak. Przywiozę parę smakołyków ze Szwecji. A jakie to są smakołyki? Alkoholowe, nielegalne. Kurde. Fajne. Super, fajnie, fajnie, dobra. 21. Okej. Znaczy, będę się starać jeszcze na jakieś inne wbić, bo troszeczkę chcę pojeździć sobie po Polsce, jak będę na urlopie. Ale zobaczymy, bo póki co to bilety wszystkie są wyprzedane. No to racja, racja. Bilety poszły Ciężko jest. jak Ciężko ciepłe jest. bułeczki, wiesz o co chodzi. Ciężko jest. Taki hype No. jest teraz na Szymona, że daj spokój. Trochę tak. No i No. powiedz mi, czym się zajmujesz prócz pielęgniarstwa? Masz jakieś Wiesz co, hobby? ja trenuję bardzo dużo. Siłownia? Siłownia, wiesz co, udało mi się bardzo dużo schudnąć po rozstaniu z byłym, także to jest taka moja odskocznia, nie? Motywacja. No, schudłam 25 kilo w pół roku, także wiesz. To ty gadasz. Ło, to No. brawo, szacun dla ciebie w chuj. Ja No ci i powiem. tatuaże oczywiście, bo to taka też odskocznia od... Dziary? Nie, no to powiem ci tak. Ja normalnie na trening nie mogę się wybrać od 1,5 roku, bo jestem strasznym leniem. A co do dziar, to nie mam żadnej dziary. No to jest fajne, najlepiej. Zero, zero, zero dziar. Zero No a dziar, to ty dodatkowo, no co? to co? No córka, nie? Szymek. Czteroletnia, która po prostu wszystkie nuty Szymona to śpiewa totalnie, nie? Pies, Zajebiście. piesta to jest w ogóle już sztos, nie? Zajebiście. Kozak. Także Kozak. tak o sobie żyję tutaj od No 10 to lat. słuchaj. Kurwa, to długo. No, to ja wyjechałam, jak miałam 14 lat. Czy U. wywieźli mnie? Może o tak o. Okej, rozumiem, rozumiem. No dobra, to słuchaj, kochana, widzimy się 21 Widzimy się. lipca. Pozdrawiam ci cieplutko. Też buziaczki. I co, miłego wieczoru ci życzę. No, dla mnie dzionka, tak? No, bo ja Tak? jestem nocne życie. Znaczy, nocne życie. Okej, no w sumie tak. Masz nocną zmianę teraz? Czy masz przerwę? No, Czy ja robię tylko nocki, wiesz? Okej. A którą macie godzinę teraz? Normalną, tak jak w Polsce. Okej. No to co? No to miłej wieczornej zmiany Do ci życzę. zobaczenia. Hello, cześć. Lecimy dalej. Coś się zacięło? Czekajcie. Tutaj wysyłam prośbę ziomeczkowi, ale coś nie akceptuje. To pójdziemy dalej. Czy co jest? Czemu? O, witam. Kogo tutaj mamy? Halo, halo. Cześć. Siema. Ej, weź się pokaż, to tak ciemno masz. No tak, w takie klimaty. Okej, takie klimaty. Ale ogólnie ciebie nie Okej, widać. jak masz na imię, ile masz lat i skąd dzwonisz? Warszawa, Wiktoria. Wiek to tam nieważne. Mniejsza o to. Okej. Co robisz, Wiktoria? Jak spędzasz dzisiejszy wieczór? Siedzę, pakowałam się, bo wyjeżdżam w poniedziałek. No i słucham sobie muzyki przed snem. I czekam Okej. na brata. Okej. A gdzie wyjeżdżasz? Nad morze, na wakacje.
Którą ekipą tam będziemy siedzieć. Elegancko. No, no elegancko, wakacje. Na ile dni jedziesz? Na tydzień, a później jeszcze właśnie gdzieś jeszcze będę lecieć, ale jeszcze nie wiem, gdzie to będzie spontan. Okej, za tydzień ty, no to, bo my za tydzień mamy koncercik w Sopocie. Będziesz czy nie? Będę w Władysławie, więc może, jak mi się uda jeszcze jakiś bilet kupić. Okej. No dobra, to mówiłeś, że słuchasz sobie muzyki przed snem. Jaka była twoja ostatnia nutka, którą odpaliłaś? Wcześniej, jak włączyłam tego live'a, to słuchałam Papi akurat. Więc... Dobra nuta. Tak, teraz to tak przeleciało samo. Później była Kalifornia. Okej. Okay. Takie różne tutaj typy piosenek są. Fajne, to fajne numery słuchasz, powiem ci. Masz dobry gust. No, dobry. No i właśnie mam teraz twoich piosenek tutaj się pojawia. Ale nie wiem w sumie co włączyć. No i powiedz mi, jak jedziesz do tego Trójmiasta? Jedziesz z ekipą pociągiem, czy nie, jedziemy autem? Na początku w trójkę, jak będziemy wracać, to wracamy w piątkę. Bo do nas będą dojeżdżać tam osoby. Okej. Ty to weź przygotuj jakąś fajną playlistę na drogę. No na pewno, znaczy będzie podłączony telefon i to będzie taka playlista cały czas przełączanie, no. I co, będziesz DJ-ką na tym dancingu? No na pewno. No to kozak, zajebiście. No. Dobra, to słuchaj kochana, pozdrawiam cię serdecznie. Ja ciebie też. Życzę ci udanej podróży jutro. Możesz mi życzyć to samo dzisiaj, bo czeka mnie na prawie 5-godzinna podróż pociągiem. No pociągiem jest fajnie, ale tak samemu to wiesz, trochę lipa. Ekipą jest, no tak. Wiesz, lepiej. No dobra, to tak, proszę kogoś innego. Dobra, słuchaj, dobrej nocy ci życzę. Pozdro. Dobrze. Co się zacięło? Okej, wracamy. What's poppin'? What's poppin'? Jest z nami człowiek Pistachio, a.k.a. Kuba Żądło. Zróbcie dla niego noise, some noise for my man Kuba Żądło. Dobra, tutaj odpalę, dodam ostatnią osobę, bo zaraz powinien być ten pociąg. Dobra. Let's go. Coś chyba nie łączy. Dobra, spróbuję tutaj jeszcze raz. Nie no, powiem wam, nie czaję tych live'ów jeszcze tylko. O, okej. Siema. Siema. Siema, nie spodziewałem się tego. Słuchaj, dzisiaj wszystko jest możliwe. Jak masz na imię, ile masz lat i skąd dzwonisz? Olsztyna jestem. Słuchaj. Jestem Adam, no jestem z Olsztyna. Pamiętasz to? Adam z Olsztyna. Mordo! Ej, słuchajcie, ten człowiek dostał ode mnie koronę i trzyma do dzisiejszego dnia, mordo. Myślałem, że tam jebałeś, ty. No. Zostawiłem ją do dziś, stoi na półce. Zajebiście, kozak. Co tam u ciebie słychać? Dobrze. Jak spędzasz wieczór? Właśnie. Karmiłem skorpiona. Okej. Okay. Co to jest? Skorpion. Skorpion? No. Co ty gadasz, że ma skorpiona? Oj, sorry. Tutaj popchnął. Nie, pewnie nie będzie widać, bo on jest taki mały. Jak otworzy, to nie będzie widać.
Te a skorpiony są legalne w Polsce? Zależy. Jak są mocno jadowite, to no średnio, ale okay. Tak. A długo hodujesz tego skorpiona? No właśnie, to jest nowy nabytek z tydzień. O kurde. Ej, ty, to ty tego skorpiona nabyłeś gdzieś chyba po koncercie w Olsztynie. W Lidzbarku Warmińskim był koncert. Okej, okay, okej. Okay. A no tak, kurwa, pojebałem się. Przed koncertem. Okej. Zajebiście, ty. Ja powiem ci szczerze, jestem obsrany skorpionów, także skorpiony nie moja bajka. Tak samo jak te pająki. Ale kiedyś mi hodowałem kameleona. O, kameleony zajebiste. I najlepsze jest ja miałem Venom. I najlepsze jest to, że miałem kameleona takiego dzikiego, takiego złapanego. Nie kupiłem go w sklepie zoologicznym, tylko takiego dzikiego dostałem. Ale to już długa historia, może na innego live'a to przeznaczę. Słuchaj, mordeczko, muszę uciekać, bo teraz mój pociąg podjeżdża, także jasne. Pozdrów dla ciebie, mordko. I nie ma. Mogę screena jeszcze? Jeszcze raz? Mogę screena walnąć? Dawaj. Dobra, dzięki bardzo, siema. Trzymaj się, wariacie. Dobrej nocy. No i co, mordeczki? Mamy pociągi, trzeba spierdalać. Który to był wagon? Ej, dobra, mordeczki, ja muszę zabijać. Trzymajcie się i co? Dobrej nocy wam życzę.